Rozmawiamy tutaj jakby zapowiadając i uprzedzając to, co się działo. Natomiast myślę, że jednak warto powiedzieć, że właśnie w latach 90. to właśnie nastąpiło to, co niektóre z nas przeczuwały i inne nie dostrzegały, nie traktowały tego jako zagrożenie. Inne bądź inni uważali, że to, prawda, mówię tutaj o rosnącej roli Kościoła katolickiego i jego wpływu na politykę w państwie. Inni uważali, że trzeba robić koncesje na rzecz Kościoła za wszelkie zasługi, które wniósł w naszej demokracji. No i potem się oczywiście i wtedy nastąpił, że tak powiem, boom. Może nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla takich osób jak ja, które się wreszcie obudziły i zobaczyły, że jednak ta wolność, którą teraz świętowaliśmy, tak 25-lecie, no, nie okazała się wolnością dla kobiet, przynajmniej w tym aspekcie dotyczącym ich życia najbardziej intymnego, czyli związanego z funkcjami rozrodczymi, że akurat kiedy mówimy o wolności, zapominamy o tym tak ważnym elemencie wolności, który jest tak ważny dla kobiet. I właściwie w tej chwili widzimy, do czego ta sytuacja doprowadziła pewnego. Czyli sytuacja taka, w której część klasy politycznej jest z powodów koniunkturalnych, inna z powodów ideologicznych, choć to dziwne, że nagle się okazało, że mamy tylu ideologów. Część jeszcze z innych powodów doprowadziła do tego, że w tej chwili, 25 lat po, jesteśmy w kraju, w którym granica między państwem a Kościołem jest coraz bardziej zatarta, właściwie się kompletnie zatarła i w zasadzie w wielu sferach, bardzo istotnych sferach naszego życia, po prostu no jesteśmy pod rządami, no powiedziałabym, no Kościoła, no umówmy się, Kościoła czy Kościoła i środowisk z nim związanych. To znaczy po prostu jest jedna słuszna prawda, która to prawda ma wpływ na politykę, że nie można nawet wprowadzić, już nie mówię tutaj, prawda, prawa do aborcji, ale i antykoncepcja jest kwestionowana, edukacja seksualna jest kwestionowana. Także no co się z nami stało? No stało się źle, bym powiedziała, ale najgorsze to jest to, że jeszcze wciąż jest bardzo wiele środowisk, które nie łączą tego w żadną całość. Tu jest sobie jakaś wolność, a tu gdzieś są inne wolności, których nie mamy, ale o tym nie musimy za bardzo mówić, bo one są jakby czy gorszymi wolnościami, czy one się nie zaliczają, albo w ogóle ta wolność jest, no właśnie, inaczej rozumiana. Także ja powiem, że jak świętowaliśmy, ja byłam przecież na tych uroczystościach oficjalnych świętowania wolności, jak w ogóle ten triumfalizm, że tak fantastycznie nam się udało to wszystko osiągnąć. Ja już pomijam, że tam nie, że w ogóle nie ma kwestii równości, ale że mówiąc już o samej wolności, jakby stanowisko oficjalne, państwowe jest takie, że po prostu mamy już wolność. Tymczasem ja mówię, nie mamy wolności, a w każdym razie kobiety w Polsce wolności nie mają. Pierwsza sentencja, którą pragnę wygłosić, a jej nie wygłaszam nigdy. Wolę trzecią RP od PRL-u to jest aksjomat. Rzecz druga, nie tylko kobiet, w ogóle źle jest z mniejszościami. Polska jest krajem, który nie ma żadnej prawnej regulacji dla gejów i lesbijek i w ogóle wyrozumienie mniejszości jest tutaj fatalne. To oczywiście jest też kwestia jakby naszej rzeczywiście wspólnej świadomości, jakby wstecz takiej rzutowanej, no ale wstecz rzutowana dzisiejsza to są różne rzeczy. I chcę powiedzieć taką rzecz, mnie kiedyś uderzyło, nie wiem czy pamiętacie Państwo,
kiedyś niedawno, w zeszłym roku, czy kiedyś był prezydent Wałęsa powiedział, no ale demokracja przecież polega na tym, że to są rządy większości. I znowu to chcę rzec, że John Stuart Mill, tylko demokracji filozof angielski, wiek XIX, powiedział, demokracja polega na tym, że wszystkie nie są krzywdzone mniejszości. Prawda? I to jest to rozumienie, jakby powiedzieć, współczesne i XIX-wieczne demokracji. Bo tutaj mamy to do nadrobienia, to znaczy zmienienie tej formuły, co jest niezwykle trudne. No, po prostu tu już nie chcę w to wchodzić, ale no, z powodu sceny politycznej w Polsce, po prostu. Thank you. Znaczy, w ogóle nie brałam się tak bardzo pod uwagę.